Zakochana para Andrzej i Barbara. Tego pana nie trzeba przedstawiać. My fantastycznie do siebie pasujemy, jak zresztą cały zespół wzrostem. Dlatego ubrałam dla chłopaków szpilki, żeby jeszcze lepiej się do nich dopasować. Ale Napoleon też był niski, natomiast ich nie trzeba nikomu przedstawiać, bo są wielkimi, wybitnymi artystami. I co u was słychać na chwilę obecną? Jesteście w Opolu, bo jest koncert, ale co ogólnie w karierze, życiu i w braku koncertów przez koronawirus? Jak to braku koncertów? No przecież w tym miesiącu zagramy jeden, więc nie jest tak źle. No to sukces! Nie, no żartuję oczywiście. No co to dużo gadać, no bryndza krótko mówiąc, bo niewiele się dzieje, jeśli chodzi o nasze życie artystyczne, a my kochamy wyjazdy, kochamy jeździć, kontakt z publicznością i tak dalej, i tak dalej. To jest nasze życie. No ale trudno, jakoś sobie radzimy. Nie zasypialiście gruszek w popiele? Nie, absolutnie nie. Robimy różne rzeczy. Między innymi przygotowaliśmy spektakl, który można zobaczyć na naszym kanale na YouTubie. Spektakl Osiecki, ale może o tym spektaklu powie ktoś jeszcze z obecnych tutaj. No to jak z tym spektaklem dotyczącym Agnieszki Osieckiej? Bo balonem się zainteresowałem. Popatrzcie, na zamówienie również od Opola balon, który leci i zwiastuje, że festiwal już jutro. Koncert Agnieszki Osieckiej, który przygotowaliście charytatywnie. Jak wygląda sytuacja? Jak to charytatywnie? Dobra, okej. Okay. No, wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem, okej. Okay. Nie był charytatywny? Nie do końca. Okej, okay. A gdzie go można zobaczyć? Można go zobaczyć na kanale YouTube pod tytułem Osiecki Demono. Y na końcu, dobrze mówię? Tak, jest, bardzo dobrze. No. To jest kilkanaście wspaniałych piosenek Agnieszki Osieckiej, do tekstów Agnieszki Osieckiej i różnych kompozytorów. Wspaniałe piosenki, jak zawsze, staraliśmy się wybrać z tym oto tutaj panem Pawłem Damcem. Dzień dobry. Nie do końca ewidentne piosenki, te, które, za które wszyscy się brali, bo to już było przerobione. To by było dla was za proste. Dokładnie tak. Jak moje nazwisko. Dokładnie, jak Andrzeja nazwisko. Zapraszamy, no czekamy na oferty, mamy ofertę i czekamy na oferty od organizatorów. Jesteśmy gotowi. Naprawdę czyli, warto, bo jest kupa fajnej... koncert ogólnie dostępny, ale nie charytatywny. Ale dobrze, co robicie tutaj na festiwalu? Jaki jest plan? Jakie koncerty? No i oczywiście jaki jest plan pozakoncertowy? Ulubione miejsce w Opolu? W zeszłym roku nagraliśmy płytę Reset i z tej płyty piosenka Prosto w serce trafiła prosto w serce do słuchaczy i jest to jedna z kilku przebojów z zeszłego roku, które będą zaprezentowane w jutrzejszym koncercie od Opola do Opola. I w tym właśnie koncercie weźmiemy udział. A poza tym, jeśli chodzi o ulubione miejsca, to znając chłopaków na pewno Naleśniki. Paweł, jakie to miejsce? Starka. Starce widzą się wszyscy zawsze, to są słynne imprezy po festiwalu. Tak. Pełna integracja. A powiedzcie, jakie plany na przyszłość? No bo w tej chwili koncerty zawieszone, mam nadzieję, że to się już odwiesi, ale plany muzyczne, nowe płyty, nowe single, czy pracujecie nad jakimś nowym materiałem? No, w czasie pandemii skupiliśmy się na Osieckim i jakby to było najważniejsze zadanie, które chcieliśmy zrobić. Kończymy płytę, płyta ukaże się w przyszłym roku, na początku luty, marzec, jeszcze dokładnie nie wiemy. Ale to już za moment. Poza tym co? No siedzimy, coś tam głubiemy, no każdy coś tam głubie, staramy się coś tam pisać. Nie jest to sprzyjający okres ze względu na no, lekki stres, bo tak naprawdę, no, tak jak powiedziałem wcześniej, kochamy koncertować, to jest nasze życie, więc tutaj no, nie jesteśmy radośni i szczęśliwi. Czekamy na sytuację, kiedy wreszcie to wszystko wróci do normy i ruszymy w Polskę, więc tak jak powiedział Zdzisław, tak jest. Czekamy na oferty, jeśli chodzi o koncert Osiecki, gramy również akustycznie, gramy elektrycznie, gramy tak naprawdę... Gramy również w czwartki. Dobrze, ale to teraz Demono tak trochę prywatnie, bo każdy z was ma inne zainteresowania, teraz dużo czasu, wyjątkowo dużo czasu. I ja zacznę od ciebie, Paweł, bo twoje zainteresowania trochę znam. Wczoraj jeździłeś na rowerze koło jeziora Turawskiego, znanego wszystkim Opolanom, czyli rower to jedna pasja, właściwie saksofon to pierwsza pasja, następnie rower. Co jeszcze? Ojej, to już wszystko. Kobiety! Kobiety! Nie, jest zawsze, bo ja morsuję. Morsowanie. Tak. To jeszcze na to chwilę poczekamy. Pasja?
Zająłem się ostatnio podczas pandemii animacją. Tak naprawdę robię filmy animowane i przede wszystkim wykorzystuję to w kursie emisji kształcenia głosu, który oczywiście Państwu bardzo serdecznie polecam. Jeśli ktoś chciałby się nauczyć śpiewać, nauczyć rozśpiewywać, jeśli ktoś chciałby zabłysnąć na weselu albo na jakimś innym w klubie karaoke, czy ewentualnie po prostu zaśpiewać kolędy przed rodziną, to serdecznie polecam. Kanał YouTube Andrzej Krzywy, tam są te wszystkie lekcje. Zaczynamy od kursu podstawowego, potem średni i właśnie dzisiaj ukazała się pierwsza lekcja kursu dla zaawansowanych. Więc co tu dużo gadać, ja serdecznie polecam. Kolejny aplauz, ale idziemy dalej. Co ja takie w czasie wolnego? Ja takie przyziemne mam zainteresowania, tam skoki ze spadochrony, tam narciarstwo ekstremalne, żeglarstwo. A ostatnio znajduję małe pieski i mam 3 psy, z czego 2 znalezione. Dziękuję bardzo. A gdzie te małe pieski znajdujesz? Bo to nie jest tak, że idziemy po ulicy i znajdujemy. Czy tak jest? Nie jest. Kopałem sobie dołki na ogrodzenie, bo ogradzam sobie posesję i w dołku znalazłem 2 małe pieski. W 2 dołkach. Które miał oddać, ale oczywiście nie udało się, ale... ponieważ serce ma jak autobus, tak. I tam jeszcze nadal sporo miejsca, więc ja coś prawie czuję, że tam jeszcze nie jest, tak, jest tam dobrze, będzie, a jak znam życie, dobra, jak znam życie, dobrze, to i jakiś kot się trafi. W końcu zobaczysz. No, ochłodzi się, to przylezie. Wolny czas, co robimy? Nie mam wolnego czasu, niestety. Nie, mówiąc poważnie, to tak idę teraz w tym kierunku, w którym paru artystów sceny poszło z nudu. Czyli alkoholizm. Czyli alkoholizm, narkomania i kobiety. Czyli prawdziwy rockman. A tutaj Wiking, no to właściwie co? Mamy na koszulce bardzo poważną deklarację. Gwiazda Barsa. Tak. Gwiazda Barsa. Ta ciemna strona mocy, czy ta jasna strona mocy? A to już muszą koledzy powiedzieć, bo to jest różnie. Różnie jest. Natomiast, motory? Natomiast nie. Przyszedłem ostatnio przyspieszony kurs malarstwa. Czyli malujesz w przyspieszonym tempie. Pokojowego, tak. Pomagałem to mojemu przyjacielowi pomalować kilka pomieszczeń. No i kurczę, weszło w biceps, weszło. A masz jeszcze wolne terminy? Muszę spojrzeć w kalendarz. To ja poproszę. Słucham? Co robimy w wolnym czasie? Ja też nie mam wolnego czasu, ale skoro Andrzej pojechał z tymi swoimi lekcjami, polecam, bardzo dobre, jeszcze raz brawa. No to ja się ostatnio zajmuję medytacją, ale może nie tyle jak czynnie, nie medytuję czynnie, natomiast tworzę muzykę medytacyjną. O aluminium go zapytał. Mam cię spytać o aluminium? Ja nie wiem, o co koledze chodzi, on to odjechał. A puszki, no tak, oddaję, zbieram, bo ja bardzo dużo piję. Ale nie alkohol, nie, tak, Pepsi Coli, dokładnie, proszę mnie nie obrażać, jakąś Coca-Colą. Przepraszam. Tak, Pepsi Cole i zbieram te puszki wszystkie, składuję i wywożę je na zamówisko. A podejrzewam cię o większy artyzm, czyli że z puszek budujesz na przykład jakieś konstrukcje takie futurystyczne. Nie robię takich rzeczy, po prostu je oddaję, ponieważ aluminium jest w 100% recyklingowalne. Tak. Ciekawe słowo. Brawo. To te oddaję. Ale niech powie, ile i ostatnie, zarobi. Ostatnie ogniwo demono, teraz jestem z drugiej strony, bardzo również mocne ogniwo, równie przystojny, mądry, inteligentny, więc to zobowiązuje do bardzo interesującego hobby. Gram na syntezatorze. Disco polo w wolnym czasie, żeby odreagować ambitne teksty demono? Nie. Zbieram syntezatory stare, nowe oraz używane. No i po prostu mam całą ścianę wyłożoną syntezatorami i wstaję rano i gram na jednym, potem na drugim, potem zupka, potem obiadek, drugie danie i tak do wieczora. To wspaniałe zajęcie, ale od czego zależy twój wybór danego syntezatora? Bo to jest trochę chyba jak z kobietami, że na przykład dzisiaj brunetka, jutro blondynka, dzisiaj ten syntezatorek, ten ma lepsze przyciski, to może ten? Nie mam zielonego pojęcia, no po prostu wstaję rano i kładę. Spontanicznie, na który ładnie brzmi akurat tego dnia, to po prostu do tego się uśmiecham i gram dalej. Dziękuję serdecznie. Zespół Demono jak zawsze w formie. Dobre humory nie opuszczają pomimo pandemii i tą dobrą energią na pewno wszystkich Państwa zaszczepią jutro podczas koncertu. Namaste.